Dominik Durny z MMA Rocks, jesteśmy w Krakowie przed galą KSW 37 Circus of Pain, a ze mną jest mój były kolega redakcyjny, aktualnie przełożony. Były kolega, aktualnie przełożony poniekąd, Wojsław Rysiewski. Witam cię serdecznie, Wojku, w ten przepiękny krakowski dzień. Również cię witam, Dominiku. No, chciałbym porozmawiać z tobą o tej karcie, którą było ci dane złożyć w całości, czy w jakichś, nie wiem, 90-80%? U nas to jest zawsze kolektywna praca. Wiadomo, że poniekąd no, to jest moje główne zadanie, wyszukiwanie zawodników i proponowanie jakichś zestawień, ale zawsze wszystkie decyzje fightcardowe podejmujemy wspólnie, razem z właścicielami KSW. Miałem zacząć od tego pytania, bo o to ludzie głównie pytali w komentarzach, dlaczego 8 walk, ale zapytam, jak to się stało, że z 7 w środę wieczorem, czy też w czwartek rano, nagle zrobiło się 9 w sobotę, znaczy w piątek i w sobotę. Znaczy od początku nasz plan to było 9 walk i no jest to jakiś standard, którego na razie planujemy się trzymać, nie ma tu żadnych zmian. Ale faktycznie mieliśmy problem z jednym pojedynkiem. Najpierw kilka propozycji, to miał być pojedynek w wadze lekkiej. Kilku zawodników nam się kolejno wysypywało. A możesz zdradzić, jak miał wyglądać ten pojedynek na początku? Albo jakie były, nie wiem, kilka z tych nazwisk, zdradzić, czy nie? Nie chcę mówić, bo to są może też pomysły na przyszłość. Rozmawialiśmy z jednym bardzo dobrym Anglikiem, z jednym zawodnikiem z Francji. Był brany pod uwagę Grzesiek Szulakowski, ale w międzyczasie doznał kontuzji. No i tak niestety cały czas nie mogliśmy ogłosić w ogóle tego pojedynku, bo kolejni zawodnicy doznawali kontuzji. Ostatnim, który z tego pojedynku się zachował, był Denilson Neves de Oliveira. No ale w sytuacji, w której kontuzji doznał Raju, nie byliśmy w tak krótkim czasie w stanie znaleźć kogoś no, na dobrym poziomie, kogoś wartościowego, kogoś, kto po pierwsze postawiłby się Filipowi i byłby też ciekawym wzmocnieniem kategorii piórkowej. Stąd powstał pomysł połączenia tych dwóch pojedynków, ustalenia catchweightu. Obaj zawodnicy na to przystali i jakby no, stworzyliśmy też fajne starcie, ale po prostu z tych dwóch, które nam się rozsypały, co spowodowało, że znowu pojawił się wakat na tym miejscu dziewiątym, tak? Obdzwoniłem wszystkich chyba naszych zawodników, których mamy na kontrakcie. Sporo faktycznie było kontuzjowanych, były takie sytuacje, no, że nie bardzo mieliśmy pomysł, kto miałby być drugim rywalem. Były też sytuacje, że zawodnicy nie bardzo byli zainteresowani, bo już właściwie byli myślami przy świętach. Nie byliby w stanie zrobić jakiejś nawet bliskiej wagi, więc no cały czas to się gdzieś mieliło. I no takim wybawieniem dla nas była informacja od menadżera Romana Szymańskiego, że zawodnik jest wolny, gotowy do walki i tak miał walczyć w połowie grudnia. Tak się też złożyło, że byłem dogadany z menadżerem i trenerem Sepka Romanowskiego, że w razie czego jakby był jakiś problem w pojedynku kategorii piórkowej, jeszcze przed galą się pojawił, no to Sebek jest w treningu w razie czego i też chętnie wskoczy. No więc tak, no brainer, jak jest okazja zestawić w ostatniej chwili pojedynek dwóch młodych, utalentowanych i przede wszystkim efektownie walczących zawodników, jak Romek i Sebek, no to grzechem było z tego nie skorzystać. To zaraz do Romka jeszcze wrócę, ale powiedz mi to w takim razie, Denilson Neves pierwotnie miał się zmierzyć z właśnie Romkiem Szymańskim, czy to nie, w ogóle nie? Nie. Czyli po prostu miał być inny przeciwnik i dla Filipa inny przeciwnik i z tych dwóch pojedynków powstał ten jeden, a oprócz tego dołożyliście kolejną walkę. Zgadza się. To teraz Romek Szymański, nie mogę nie zapytać o to. No, ty mówisz, że menadżer i wy macie informację o tym, że był wolnym zawodnikiem. Z kolei organizacja FEN, prezes Jóźwiak mówi wręcz odwrotnie, że miał zupełnie wiążący kontrakt i no, że zamierza na drodze sądowej dociekać z końca tej sprawy, dociekać swoich praw. Spraw. To, że nie chcę tutaj zabrzmieć, że jakoś nie interesujemy się Romkiem, ale to nie do końca jest nasza sprawa,
jego poprzedni pracodawca i Roman, no to jest jakiś ich spór. Według naszej wiedzy i też to dobrze się do tego przygotowaliśmy i sprawdziliśmy, Roman nie jest zobowiązany umową z żadną inną organizacją. Mógł podpisać z nami kontrakt i też jak każdym zawodnikiem będziemy się, i też Romanem będziemy się już opiekować przez ten najbliższy czas, bo dołączył do naszego teamu, do naszego parku zawodniczego, nieładnie tak mówiąc. No dobra, czyli teraz rozumiem, że na skutek tych wszystkich zmian karta będzie wyglądała w ten sposób, że te dwa nowe zestawione pojedynki to będą walki undercardowe dwie, tak? Czy jak? Nie wiem, czy tu w ogóle będzie jakakolwiek walka undercardowa. Ja niespecjalnie lubię to określenie, bo ono jakoś pozycjonuje, że jedni zawodnicy są ważniejsi, drudzy mniej. Wszystkie te pojedynki to są fajnie zestawione walki. Myślę, że jakby pojedynek Romka i Sepka, chociaż to są debiutanci w KSW, chociaż została ta walka zestawiona w ostatniej chwili, no to jakby nie ustępuje poziomem od innych pojedynków na tej gali. Wiadomo, że są pewne tam założenia, jeżeli chodzi o konstrukcję transmisji pay-per-view. I z tego co wiem, chyba walka Romka i Sepka poleci przed otwarciem. No ale to jest pay-per-view, wszyscy i tak u nas oglądają nasze gale od deski do deski, od pierwszej do ostatniej minuty. Także tak samo jest to ważny też pojedynek na tej karcie i nie będziemy tutaj ich jakoś tam nazywać, że jeden jest undercardowy, a inny maincardowy. Dobra, to pójdę tropem nie tym, jak są zestawione pojedynki po kolei, tylko tropem, naszym kluczem przetasowań. Maciek Jewtuszko wyleciał w środę wieczorem, dostał ostrego zapalenia wrostkorobaczkowego, szybka operacja, niestety nie może dzisiaj zawalczyć, ale no, Enomoto, z tego co wiem, nic mu się nie wydarzyło. W takim razie dlaczego nie zobaczymy Enomoto na tej gali? Nie szukaliście mu jakiegoś zastępstwa? Szukaliśmy. W ogóle jest to dla mnie niezrozumiała sytuacja, bo akurat po Enomoto spodziewałem się, że to jest typ raczej takiego zawodnika, fightera, który podejmuje każde wyzwanie. Kiedy jednak, wiadomo, że no, to też nie było nam na rękę, nie mogliśmy się do tego przygotować, nie była to jakaś, nie wiem, niezaleczona kontuzja, no tylko nagła sytuacja, mega pech, no bo zapalenia wyrostka po prostu dostaje się nagle i no i nie ma, nie, nic nie można z tym zrobić, tak? Nie było jakiejś żadnej innej opcji, żeby Irokes, nie wiem, zoperował to tydzień później, czy no musiał się poddać tej operacji, automatycznie to było dynamiczne, w przeciągu godziny już wiedzieliśmy od tego, jak pojechał do szpitala, że nie ma szans na walkę, musi być operowany. I z automatu zaczęliśmy szukać rywala, znaleźliśmy go też pewnie nie dłużej niż półtorej godziny, bo z kilku zawodników, z którymi się skontaktowaliśmy, których mieliśmy na kontrakcie, Dawid Zawada podjął rękawice. Nawet był gotowy zrobić kategorię 7-7 z tak krótkim wyprzedzeniem, no ale wtedy okazało się, że Yasubei ma jakiś duży z tym problem. Zaczął ustawiać jakieś dziwne żądania, dwa razy większej wypłaty, że z naszej strony jest nieprofesjonalne wymaganie od niego walki z rywalem zmienionym na 3 dni przed galą. No, my chcieliśmy uratować ten pojedynek, wychodząc z założenia, że zawodnikowi zależy na tym, żeby wystąpić. I no przecież też nie ściągnęliśmy mu rywala trudniejszego, a dodatkowo no, ten rywal też się pod niego nie przygotowywał, więc i tak Yasubei był w uprzywilejowanej pozycji, jeżeli chodzi o przygotowania do takiego występu. Nie chciał walczyć z Dawidem Zawadą, no, stwierdziliśmy, że nie będziemy się tutaj kopać z koniem i znowu zadziałaliśmy szybko. I kilka kolejnych nazwisk też rozważaliśmy, zawodników z zagranicy, ale no, z uwagi na krótki czas nie udało się tego dopiąć. Kolejny zawodnik pokazał, że ma charakter, ma jaja, Robert Radomski, też wziął walkę w kilka godzin, przyjechał z Katowic do Krakowa już w czwartek, dzisiaj zrobił przed chwilą wagę, co prawda no, też ustaliliśmy catchweight, żeby już zawodników nie męczyć na 80 kilo, ale wszystko profesjonalnie zostało załatwione i walka kolejna się odbędzie. Tak? Dobra, to trzy pytania mi się nasuwają od razu. Pierwsze, Primo, czy kontaktowaliście się na przykład z Kamilem Szymuszowskim w sprawie tego pojedynku z Yasubeiem i czy w ogóle Yasubeiowi został taki przeciwnik przedstawiony i czy wtedy miałby mniejsze problemy z tą walką? Nie został przedstawiony Yasubeiowi, no bo jakby Kamil nie podjął się występu z
z takim przeciwnikiem, z tak krótkim wyprzedzeniem. Rozmawialiśmy, zaproponowaliśmy mu też całkiem niezłe warunki finansowe, no ale oczywiście rozumiem, no to znalezienie generalnie zastępstwa dla Yasubeya było dość kłopotliwe, bo gdy tylko zawodnicy z zagranicy czy też nasi dowiadywali się, że to chodzi akurat o tego zawodnika, nie byli specjalnie chętni, co się bierze trochę z dość specyficznego stylu walki Yasubeya. No, nie jest łatwo się pod niego przygotować i też to rozumiemy, tak? Jakby no nie zmusimy zawodnika żadnego, żeby wziął walkę na 3 dni przed galą. Niektórzy, że tak powiem, są do tego gotowi, inni potrzebują dłuższego przygotowania, to jest ich pełne prawo, tak? To teraz drugie pytanie, drugie primo. W przeszłości, kiedy zawodnik zachował się w taki sposób, że można powiedzieć, że zawiódł jakieś wasze oczekiwania pod jakimś względem, nie wiem, czy Kendall Grove, czy kilku innych zawodników, no rezygnowaliście z jego usług, czy w takim razie mamy rozumieć, że no po tym, jak Yasubej wycofał się, nie podejmując rękawicy z innym przeciwnikiem, też nie będziemy już go oglądać na galach KSW? Nie, chciałbym odpowiadać teraz na to pytanie. Pomidor. Pomidor, tak. Porozmawiamy pewnie w biurze już po gali. No to nie jest moment, żeby podejmować jakieś decyzje na gorąco. Tak, jesteśmy skupieni na sobotniej gali, a sprawa Yasubeya może poczekać. Trzecie primo ultimo, czy którykolwiek z tych dwóch zawodników z walki, która wypadła, czy Irokes albo Yasubey, oni otrzymają normalnie swoje wynagrodzenie za tę galę, czy no, nie ma walki, nie ma wypłaty? To nie jest jakby decyzja na poziomie mojej funkcji, więc no nie mogę się wypowiedzieć. Dobra, to poproszę Magdę, żeby po gali zapytała jednego z właścicieli Federacji KSW. To idźmy dalej w takim razie pojedynkami, no bo chciałbym o nich porozmawiać, bo naprawdę ta karta jest fajna. Zapytam tak od razu z góry, czy jesteś dumny z tej karty, którą zestawiliście? Dumny będę z syna. No, z tą dumą też nie przesadzajmy, ale jestem zadowolony. No wiadomo, że na pewno minimalnie lepsza byłaby jednak z tym pojedynkiem. Wtedy by było idealnie, jakby jeszcze był ten pojedynek Jewtuszko-Enomoto, ale myślę, że nawet przy tych problemach, które wydarzyły się na undercardzie, bo chyba tak jakby z pierwotnego planu tylko pojedynek Chlewicki i Barnawi z tych pojedynków, powiedzmy, przed main eventami się ostał, wszystkie pozostałe w jakiś tam stopniu się zmieniały, no bo i wypadł przeciwnik Marcina Wójcika, wszedł Marcin Łazarz, weszli Zawada Radomski, Filipek miał zmienionego rywala, no i doszła walka Romka z Sepkiem. No to jestem zadowolony, no bo potrafiliśmy znaleźć zastępstwa na poziomie, cały czas to są dobre walki z ciekawymi zawodnikami po obu stronach fight cardu, więc na pewno ja jestem tutaj kontentowany tym, jak to się zakończyło, tak? A ty jako taka osoba, która no myślę, że znana jest w środowisku z zamiłowania do dobrego MMA, jako matchmaker też KSW, nie wiem, nie masz, znaczy nie zrozum mnie źle, bo uważam, że sportowo to zestawienie też się broni, ale nie jest, nie zgrzyta ci w tym zestawieniu właśnie ta walka Popka z Pudzianem, że jest taka naprawdę bardzo dobra sportowo karta, no i mamy ten jeden pojedynek, który jest takim trochę, no mówię, na pewno sportowym dobrym zestawieniem, dobrym, patrząc na to, kto się w nim bije, ale z drugiej strony no jednak wiele osób podchodzi do niego na takiej zasadzie, że jest to trochę freak show, freak fight. No mi niespecjalnie zgrzyta, no też wiadomo, wypowiadam się z pozycji pracownika KSW, ale no jest 8 fajnych sportowych walk, jedna freakowa, czy to aż taki problem? Nie, dla mnie nie, no. Wydaje mi się, że to będzie pojedynek, który nie potrwa długo i tyle. No. No dobra, nie mogę cię pytać o typowanie walk, no bo to by było niepoważne, żeby matchmaker organizacji typował pojedynki, ale chciałbym, żebyś trochę poopowiadał o tych starciach, co od nich oczekujesz, albo jak się spodziewasz, co może się w nich dziać o tych pozostałych starciach, których jeszcze nie wspomnieliśmy, czyli idąc od dołu, Volan kontra właśnie Denilson Neves de Oliveira. Znaczy może zaczynając jeszcze od walki Romka z Sepkiem, tu się spodziewam fajerwerków. Naprawdę liczę, że obaj zawodnicy świetnie otworzą galę i no nadadzą taki ton fajnych pojedynków kolejnym zawodnikom, którzy wystąpią. A jeżeli pytasz o Filipa, no jestem ciekaw, jak Denilson, który naprawdę ma wartościowe zwycięstwo nad Marianem Ziółkowskim,
Wiem, że tam pojawiają się głosy gdzieś trochę dyskredytujące formę Mariana, no ale to jest cały czas topowy zawodnik w wadze lekkiej w Polsce. Denison wygrał z nim bez większych problemów. Wygrał z nim może nie jakoś super efektownie, ale był skuteczny w przenoszeniu walki na ziemię. Wiadomo też, że to jest trochę słabsza strona Filipa, on wolił się bić w stójce, więc no, jestem ciekaw, jak na tle tego porównania z walką z Marianem wypadnie Filip, czy będzie w stanie utrzymywać walkę w górze i tam poradzi sobie z Brazylijczykiem, który też w stójce słaby nie jest. Zawada Radomski właśnie, ta walka z ostatniej chwili. No, tu liczę, że panowie otworzą się w stójce, że to będzie bardziej pojedynek w przypadku Roberta taki, jaki dał z Mateuszem Piskorzem i że Dawid też wiem, że jest gotowy na to, żeby po prostu iść na żywioł po tej porażce ostatniej u nas z Szymkiem. Bardzo fajnie się zaprezentował na gali w Niemczech, znokautował swojego rywala w 30 sekund. Lubi się bić, mocno uderza, efektownie walczy. Chciałbym też takiej walki, która no, rozgrzeje. Będzie kolejnym takim elementem napędzającym tą spiralę dobrych pojedynków. Nienawiści. Albo i nienawiści. No. Wójcik Łazarz. Trochę nie wiem, czego się spodziewać po Marcinie Łazarzu. W jakiej on będzie formie. Myślę, że no słusznie Marcin Wójcik jest faworytem. No jest to kolejny dla niego test. Wiadomo, gdzie Marcin Wójcik zmierza. Jestem jego fanem, odkąd go zatrudniliśmy, zresztą wcześniej też. To nie przypadek, że on trafił do KSW w tym roku. Toczy trzeci pojedynek w tym roku. No i jeżeli wygra, to 2017 może być bardzo istotnym rokiem w jego zawodowej karierze. A czy to znaczy, że jeśli zobaczymy po raz trzeci no, efektowne zwycięstwo ze strony giganta, jak ty to zresztą sam go chyba ochrzciłeś, to następnym krokiem już będzie walka o pas, czy to jest jeszcze kwestia otwarta? To jest kwestia otwarta, no, ale oczywiście wszystko jest w rękach i nogach zawodnika, tak? No dobra, to dalej. Łukasz Chlewicki kontra Mansur Barnaoui. To jest walka, na którą ja na przykład bardzo czekam, żeby zobaczyć, co tam się będzie działo, bo zestawienie absolutnie no w czołówce wagi lekkiej KSW. No tak, no mamy w ogóle jak sobie patrzyłem jakby tą część karty poniżej main eventów, to jeszcze no do wypadnięcia Irokeza Zenomoto mieliśmy i byłego mistrza Bama, czyli Łazarza, byłego mistrza M1 Enomoto, byłego mistrza KSW Jewtuszkę, już nie mówię o byłych mistrzach polskich organizacji, plus Barnaoui, który jest i byłym mistrzem Bama i M1, więc no mamy topowych zawodników z Europy z sukcesami. Barnaoui naprawdę postawił chyba najtrudniejsze warunki Gamerowi w ostatnim czasie. Z drugiej strony Łukasz nie kryje, że domaga, jakby chce tego rewanżu, chce walki o pas, chce jakby zwieńczyć tą swoją karierę takim pojedynkiem. Musi w takiej sytuacji pokonać tak wysoko notowanego rywala. I no jest to taki pojedynek, no sprawdzam dla Saszki, a z drugiej strony no, dla Barnaouiego jakaś też szansa na powrót na drogę zwycięstw i myślenie o rewanżu z Gamerem. Dobra, kolejny pojedynek to już będą starcia mistrzowskie. Zgadza się. W takim razie Sowiński kontra Wrzosek. Nie da się ukryć, że pojedynek Kornika z Wrzoskiem to jest walka, która chyba najbardziej elektryzuje hardkorowych fanów. Jest to wyrównane starcie na szczycie kategorii piórkowej w Polsce. Myślę, że bez wątpienia pojedynek o status numeru jeden w tej wadze na naszym krajowym podwórku. I no, obaj panowie nie darzą się sympatią, dokuczają sobie wzajemnie od kilku miesięcy. Marcin Wrzosek świetnie wprowadził się do KSW tym występem na KSW 35. Kornik też odkąd dzierży pas, czy już wcześniej, no jest bardzo medialną postacią, zawodnikiem ciekawym, kolorowym, interesującym. Z drugiej strony mamy to samo, a jednocześnie no, też mamy zawodników, którzy walczą niezwykle efektownie, walczą do końca. I spodziewam się tutaj takiej walki na wyniszczenie, walki na pełnym dystansie, cios za cios, gdzie ta szala zwycięstwa będzie się przechylała wiele razy w jedną czy w drugą stronę. Borys kontra John Maguire. No na pewno jestem bardzo ciekawy Borysa po tej przerwie.
aż taka bije od niego pozytywna energia i widać, że czekał na ten występ, jest gotowy i no chce się naprawdę bardzo dobrze zaprezentować w tej swojej niestety jedynej walce, którą stoczy w tym roku. Z drugiej strony no, bardzo doświadczony, bardzo sprawny, taki poukładany zawodnik w osobie Johna Maguire'a, który też jest bardzo pewny siebie. W ogóle nie widać po nim jakiegoś stresu, świetnie się tu jakby bawi i też wpisał się, siedzi tu niedaleko nas z Luke'em Barnattem, także myślę, że postawi trudne warunki Borysowi i też tak jak obaj zaobiecują, będzie to jedna z najciekawszych walk tej karty. Mała dygresja, bo wspomniałeś nazwisko Big Slowa, wczoraj wrzucił sobie zdjęcie z pasem KSW, czy to znaczy, że możemy się spodziewać wyspiarza w przyszłym roku w polskiej największej federacji? Jest na pewno taka możliwość. Zresztą to nie, z Luke'em prowadzimy już pewne rozmowy od jakiegoś czasu. Z różnych powodów to jeszcze się nie udało, żeby on w KSW zawalczył, ale w przyszły rok pokaże. Tak. Dobra, koniec dygresji. Popek Pudzian. Super. Szybko się skończy, będzie fajnie. Tak, no mogę tylko powiedzieć, że zainteresowanie tą walką przerosło nawet moje oczekiwania. Ja się nie spodziewałem, że... Spodziewałem się, że będzie duże ciśnienie, ale to, co się dzieje i jakby ilość zapytań, zainteresowań, komentarzy, oglądalności, wyświetleń jest jakiś po prostu niesamowity. I nie wiem, co Paweł Popek ma takiego w sobie, co tak elektryzuje ludzi, przyciąga do niego. Nie rozumiem tego fenomenu, ale nie da się ukryć, że on istnieje. Musisz spojrzeć na niego, to wystarczy. Posłuchać 5 minut. Jest po prostu no, kimś wyjątkowym, kogo ludzie chcą oglądać. No i ponieważ chcą go oglądać, my go pokażemy. No. Karol Bedorf kontra Fernando Rodriguez Junior. Tak, no trochę krytyki spadło za to zestawienie. Wydaje mi się, że niesłusznie, bo jeszcze kilka miesięcy temu słuchałem o tym, jak to Euro FC ma być przeciwwagą i jakąś nową siłą na europejskim rynku MMA. Tam Fernando Rodriguez walczył w co-main evencie z Yusufem Al-Mohamadem. I wtedy to było dobre zestawienie. Wygrał przed czasem, wzięliśmy go do KSW i już w KSW jest słabym rywalem, ogórkiem, którego nikt nie zna. Nie rozumiem do końca tego, jest to na pewno zawodnik, który bardzo mocno bije, ma nokautujący cios, ma też całkiem niezłą gilotynę i jest niebezpieczny w parterze. Szczerze mówiąc wolę, wydaje mi się, że to jest dobry moment, no, żeby ściągnąć właśnie dla Karola zawodnika młodego, który no nie jest wyniszczony 40-letnią karierą w UFC czy innych organizacjach tułaniem się po świecie, tylko jest zawodnikiem głodnym walki, który ma jeszcze całą karierę przed sobą i no wyjdzie tutaj na pełnej agresji, żeby walczyć o swoje, wygrać ten pas i on tutaj podchodzi bez respektu do Karola. Podoba mi się takie podejście i oczekuję, no, że to będzie taki typowy pojedynek wagi ciężkiej, tak, w jedną albo w drugą stronę. Tytułem zakończenia trzy szybkie pytania. Czy myślisz, że wszyscy mistrzowie, którzy stoczą walkę na jutrzejszej gali, byliby w stanie przewalczyć 5 rund? Tak. To nie sądzisz, że taka fajna gala mogła to być, ta KSW 37, żeby właśnie wprowadzić to? Czy jeszcze za wcześnie? To też nie do końca zależy ode mnie. Ja na pewno jestem orędownikiem pięciorundowych walk mistrzowskich i jakby mój głos jest za. No dobra, drugie pytanie. Czy jeśli nie pobijecie wszelkich możliwych rekordów związanych z transmisją tej gali, z wszystkim innym, to będzie dla Was no, nieudane wydarzenie? Znaczy nie wyobrażam sobie sytuacji, w której byśmy nie pobili tych wszystkich rekordów. Prawda? Tak, znaczy no wiem, znam już pewne jakby czynniki i widzę, co się dzieje. No. Nie ma chyba takiej opcji, żebyśmy nie pobili wszystkich rekordów. I ostatnie pytanie, którą walkę z tego zestawienia, z tej karty, oczywiście oprócz tych, które z wiadomych powodów były trudne zestawienia, bo były na ostatnią chwilę, ale było najciężej zestawić, albo z której jesteś najbardziej zadowolony, że udało się doprowadzić do tego pojedynku? No, najbardziej jestem zadowolony z walki Kornika z Wrzoskiem. Pewnie najtrudniej było zestawić walkę w kategorii ciężkiej, bo w niej jest najtrudniej o dobrych zawodników i
no też wiedząc, że jest deficyt dobrych zawodników, bardzo wielu z nich na świecie nie jest gotowa podejmować wyzwania. To nie jest żadna tajemnica. Dlaczego warto zobaczyć jutrzejszą galę? No bo to jest najlepsza gala, jaką można obejrzeć w Polsce, tak? Pewnie w Europie też. I tym pięknym akcentem zakończymy przydługi wywiad, bo prawie nam wyszła grupa początkująca z tego, tak długo to trwało. Nie wiem, znaczy, dlaczego w ogóle mielibyśmy namawiać fanów do oglądania MMA? No wiesz, bo jest na przykład tyle MMA, że już trzeba wybierać, które obejrzeć. W ten weekend jest chyba dużo gal, to dlaczego akurat KSW, a nie inną? Nie wiem, no dlatego, że można ją obejrzeć w normalnych godzinach, zaprosić znajomych, dobrze się bawić, zamówić pizzę, nie wiem, alkohol i wspólnie obejrzeć fajny event sportowy, w którym są i elementy show, i elementy sportowe na najwyższym poziomie. Jest kilka, czy jeśli nie kilkunastu świetnych zawodników z Polski i z zagranicy, którzy naprawdę no, oddadzą serce i zdrowie w tej klatce dla tych, którzy to oglądają, czyli dla fanów. Dobrze, to już jest definitywny koniec. Dziękuję Ci bardzo. I wracamy do roboty przy tej gali.